To teraz policzę od 1 do 3 i na 3 połączę się z tematem dzisiejszej sesji, który brzmi linie czasowe. 1, 2, 3. Łączysz się z tematem dzisiejszej sesji. Linie czasowe. Co czujesz? Co postrzegasz na ten temat? Co widzisz? Jest to trochę uproszczenie mówić o linii czasowej i traktować czas jako linię. To jest uproszczenie chyba mózgu człowieka. Tak, tylko nie chodzi mi o czas liniowy, tylko o odmienne linie czasowe, na których możemy żyć jednocześnie. W jakim sensie? Okej, to ci przeczytam kolejne pytanie. Istnieje teoria, m.in. opisywana przez Dolores Cannon, gdzie linie czasowe tworzą się automatycznie w momencie, kiedy pomyślimy o jakiejś możliwości. Albo dokonamy jakiegoś wyboru, tak, to momentalnie wszystkie możliwości już jakby się aktywują i przeżywamy je w tym samym czasie, w jakiejś innej przestrzeni, tak? Na jakiejś innej linii czasowej, tak? Tak samo na tworzenie linii czasowych mają wpływ nasze emocje, decyzje. Tak jakbyśmy żyli po prostu w tym samym momencie, nasza świadomość, nasza dusza, nasze ciało subtelne na różnych liniach czasowych i przeżywamy to samo życie na różne inne sposoby. Jakoś coś czuję. W jakimś sensie tak. To są te światy możliwe, różne, które gdzieś tam możemy aktywować sobie i których jest nieskończona ilość, ale pierwsze, co ci przychodzi. Że to jest troszkę uproszczenie w jakimś sensie, bo życie jest takie, o którym mówimy, jest tu i teraz, a to te linie czasowe to są tylko prawdopodobne, jakieś światy możliwe, jakieś prawdopodobne sytuacje, które mogłyby się wydarzyć, ale się nie wydarzają. I o tyle, o ile życie zdarza się w tu i teraz i jest jedno, tak tamte. Jakby ich nie ma w takim samym sensie, w jakim jest życie tu i teraz. To nie ma tak, że ja mam w innej linii czasowej założoną rodzinę, w drugiej linii czasowej jestem kimś zupełnie innym, w trzeciej jestem jeszcze gdzieś tam i prowadzę kilka żyć, bo to się nazywa schizofrenia. Okej. Czyli według ciebie nie ma czegoś takiego jak odmienne linie czasowe? Jakoś w ogóle samo słowo czas tak naprawdę, sama w ogóle koncepcja czasu jako taka. Jakby ona jest koncepcją stworzoną na potrzeby życia materialnego, w sensie w materii, w takim sensie, że
mamy przestrzeń, mamy czas, zdarzenia wydarzają się w jakimś tam czasie. Podobnie postrzeganie czasu liniowe, postrzeganie czasu to też jest jakby inna zupełnie historia, więc te linie czasowe jakoś w ogóle ze mną nie współgrają i jakby nie wiem, dlaczego miałoby tak być. Dlaczego nie rozumiem tej koncepcji, w ogóle jakby nie przemawia ona do mnie. Możesz mi coś więcej o niej powiedzieć, jak... Okej. Okay. Znaczy ja nie chcę, żeby to szło z umysłu, dlatego ja ci nie chcę za wiele, wiele mówić. Okej. Znaczy tak, Dolores Cannon to przedstawia, tak ja ci trochę wyjaśnię, przedstawia to tak, że jesteśmy tutaj teraz i w momencie na przykład, kiedy pomyślimy tylko o czymś, na przykład jesteśmy podstawieni przed jakimś wyborem, tak? I moglibyśmy zrobić A, B, C, D, tak? A my wybieramy A, ale w momencie, kiedy my już pomyśleliśmy, że byśmy mogli zrobić to B, C, D, to już się wytworzyły inne momentalnie rzeczywistości, inne linie czasowe, w których my również w tej samej formie przeżywamy tą BC, tą możliwość BCD, tak? I w momencie, kiedy my coś pomyślimy, poczujemy, zaplanujemy, a na przykład zmienimy zdanie, to ten nasz plan również jest realizowany w jakiejś innej czasoprzestrzeni, tak? Tak jakbyśmy żyli jednocześnie w wielu miejscach. Jak dodać do tego wszystkich ludzi na świecie, w których życiach my również uczestniczymy i możemy być częścią tego wszystkiego, to tworzy po prostu takie rzeczy, których ja chyba nie jestem w stanie. Okej. Okay. Często się mówi również, że linie czasowe to wiele scenariuszy tego samego wcielenia, że istniejemy w różnych miejscach jednocześnie. Często też jest pokazywany przykład rzeki, która zaczyna się w tym samym miejscu, jednak z biegiem w dół, w stronę morza, rozdziela się na inne, mniejsze strumyki i płynie inną drogą. Każdy płynie inną drogą. No i pytanie jest na przykład takie, jaki to ma cel tak naprawdę, oprócz samego doświadczania? Czy to tylko doświadczanie chodzi? Jakbyś mogła się przyjrzeć temu z poziomu ezoterycznego lub ziemskiego? Cokolwiek, co ci przychodzi na ten temat? Może nie ma czegoś takiego, no nie wiem, to co ci przychodzi? Przychodzi mi słowo przekombinowanie. Przekombinowanie, że to już jakby za dużo. Moja dusza po prostu, to wszystko jest bardzo proste. Jakby życie jest proste, wszystko się wydarza i dzieje i doświadczamy tego, czego doświadczamy, a nie tego, czego moglibyśmy doświadczać, gdybyśmy zrobili inaczej. Przecież przychodzi mi to powiedzenie. Gdyby ciocia miała wąsy, to by była wujkiem. I jakby... Nie, tu masz rację w tym, że mamy się skupić na tu i teraz i na tym obecnym, naszych obecnych doświadczeniach, tak? Ale no, jest tyle tych... A to, co gdzieś tam... Być może wytwarza się jako jakiś produkt uboczny, nawet jeśli to nas w tym nie ma, w pełnym znaczeniu tego słowa tak naprawdę. Być może jakaś cząstka gdzieś tam sobie nas odpływa, próbując, ale jakby cały czas nie rozumiem, nie czuję jakby tego. Okej, okay, możliwe, że masz nam dać taki właśnie przekaz, jaki nam dajesz, więc to, co czujesz, to po prostu opisz to, co ci przychodzi. Ponieważ jest, ja ci powiem, że jest bardzo dużo różnych teorii w internecie, dlatego właśnie taką sesję robię i niektóre ze mną rezonują, a niektóre nie, więc każda opinia jest jak najbardziej ważna i cenna. Produkt taki uboczny, to mi przychodzi takie, przychodzi mi do głowy, bo to, co jest prawdziwe i właściwe
i to, co jest tak naprawdę, to to jest, a jakby te linie czasowe już w ogóle od momentu, kiedy to usłyszałam, w ogóle linia czasowa, w ogóle jakby sam czas też. Duszy nie ma w czasie. To nie istnieje w czasie. Tam jakby nie ma czasu. To jest nam potrzebne do życia. To jest nam potrzebne do życia. A to o czym mówisz, o tych liniach czasowych i wszystkich prawdopodobieństwach, to są po prostu... no możliwości, to są tylko możliwości, ale nic poza tym. No, a to, co jest możliwe, to może stać się rzeczywiste, ale wcale nie musi, tak? I jeżeli mówimy o tych alternatywnych nie wiem, to jakby no w ogóle właśnie tego nie czuję. Kolejne moje pytanie jest: linie czasowe, a równoległe światy, czy alternatywne światy? Jak się ma jedno do drugiego na przykład? Czy to jest to samo, czy to jest coś innego? Linie czasowe, a równoległe światy, czy alternatywne światy? To już, jak usłyszałam alternatywne światy, to już lepiej, w sensie takim, że to już... To już tak, tak. Jeśli pomyśleć o tym w ten sposób, to ja czuję, że to już jest bardziej sensowne. W takim sensie, że w alternatywnych światach mogą być alternatywne moje życia. Tak, już lepiej niż linie czasowe. Czy mogłabyś się przyjrzeć takim alternatywnym światom, jak to wygląda z poziomu ezoterycznego? To tak jak te alternatywne, to słowo zapomniałam teraz. Czy te światy już istnieją, czy my je tworzymy? One już istnieją, czy my je tworzymy w jakiś sposób? Tak, 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 tak. One istnieją i tak. Jakby jednocześnie, równolegle jakby mogą istnieć w ten sposób. A to, czy istnieją i jak to wygląda, to już też troszkę więcej... Trzeba by było się skupić nad tym, bo to jest też bardzo takie szerokie, szerokie pole. W każdym razie alternatywne światy. Tak. Ale nie mają one do końca chyba związków właściwie z czasem, chociaż można by było też zrozumieć, że te, jak mówiłaś, czas jaki? Jakie te czasy były? Linie czasowe. Właśnie, te linie czasowe. Tak, linie czasowe można rozumieć jako alternatywne światy, natomiast one nie mają z czasem nic wspólnego. Tak. To jest tylko taka nazwa, ale chodzi o to, że po prostu tak jakby były alternatywne nasze życia, tak? Nasze życie w różnych innych wersjach, tak? Tak jak mówiłaś, tak, że po prostu może się wydarzyć to się może wydarzyć w tym życiu, ale w innych już się wydarza. W momencie, kiedy my już w ogóle o tym pomyśleliśmy. Więc istnieje coś takiego jak alternatywne światy, tak? Tak, aczkolwiek ale niekoniecznie... to nie ma związku z czasem, tak? Dla mnie tak, ja nie widzę, żeby to miało związek. No to jest tylko jakaś taka nazwa po prostu. A co postrzegasz, na przykład w jaki sposób się tworzą takie alternatywne nasze życia?
Ale one się nie tworzą, one po prostu są. Po One prostu po są, tylko inaczej, tak, nie. No i to ja nie widzę, żebyśmy to my bezpośrednio, osobiście, jako ja będąca tutaj, miałabym jakby wpływ na te inne, alternatywne światy. One po prostu nie mają ze sobą bezpośredniego związku. No to właśnie pytam o to też w kolejnych pytaniach. Jak się ma na przykład linie czasowe, a plan naszej duszy? Na przykład jest taka teoria, że każda dusza wybiera sobie doświadczenia, których chce doświadczyć, przeżyć. Jeszcze o nich decyduje przed inkarnacją. Jak się to ma do tych właśnie linii czasowych, czy tych alternatywnych naszych żyć w innych rzeczywistościach? No właśnie Czy w ten innych plan? rzeczywistościach nasza dusza ma inny plan po prostu. Tyle. A w tych liniach czasowych to się nie dzieje po prostu w taki sposób, w jaki mogłoby się dziać. No to tak jakby są Czyli jeden plan takie... dotyczy jednej linii czasowej, tak? Jakby jednej rzeczywistości. Tak. Tak. Tak, no jak mówiłam, bo inaczej to jest schizofrenia, to inaczej tworzenie bytów ponad potrzebę. Wymyślanie po prostu. A co dzieje się na przykład z duszą, z naszą energią, z naszą świadomością w momencie tworzenia się tych alternatywnych żyć? Przyjrzeć się temu z poziomu eterycznego. To są tylko inne przejawy. Po prostu to jest tylko jakby inna manifestacja tego samego. Inna manifestacja tego samego. I te linie czasowe cały czas ze mną totalnie nie współgrają, także w ogóle nawet samo to pojęcie, ja go nie słyszałam nigdy wcześniej, jakby ja nie czytałam nigdy, ani w ogóle nie spotkałam się z tym nigdy wcześniej, zupełnie mi to nie leży wcale. Okej, okay. To dobrze, że nie znasz tematu. Bardzo się cieszę, bo możliwe, że dostaniemy właśnie inne odpowiedzi. I posłuchaj, istnieje również taka teoria, że zmieniając nasze wibracje, czyli dzięki na przykład wizualizacji, samej wierze, że coś możemy osiągnąć, lub odnośnie przyszłości naszej, także zmieniamy swoje wibracje i tworzymy, kreujemy swoją przyszłość, ale również zmieniając przebieg zdarzeń w przeszłości, na przykład podczas hipnozy regresyjnej, możemy przeskoczyć na inną linię czasową lub aktywować jakąś lepszą linię, która już istnieje w naszym polu możliwości. Czy to prawda? I jak możemy to zrobić, tak? Czy to prawda, że możemy przeskakiwać po tych liniach czasowych i doświadczać innych rozwiązań, jakie były na tej określonej linii czasowej? Czy możemy to zmieniać? I jeżeli tak, to w jaki sposób? To jest bardzo, bardzo duże uproszczenie, ta linia czasowa. Dlatego, że to jest takie nałożona nakładka z głowy na to, że rzeczy dzieją się linearnie, jedne po drugich. Okej, to możesz się przyjrzeć temu, jak to wygląda w rzeczywistości, tak żeby wyjaśnić, tam jak... nie ma jednej linii. To się dzieje we wszystkich kierunkach. To się dzieje we wszystkich kierunkach i w rzeczywistości nie przeskakuje się na żadną nową linię, tylko po prostu jakby zaczyna się manifestować wszystko na inny sposób tylko, a nie, że się jakby przeskakuje do innego wagonika.
i nagle jakby zostawiam swoje dotychczasowe życie, to teraz będę sobie jechała tamtym. I tak, a później jak mi się coś zmieni, to znowu sobie przeskoczę. No nie. Nie, to jest po prostu... zmienia się wibracja, zmienia się też jakby wszystko wokół i to nie jest tak, że się jedzie po linii, tylko się po prostu nawet nie tyle przechodzi na inny poziom, tylko, bo to znów jest jakby... Ciężko jest to wytłumaczyć słowami, dlatego że też słowa... Jakby ja to widzę tak, jakby Jezus, cebula jakaś może, albo coś, że się dokłada do tej cebuli, jak zwykle się mówi, że to z cebuli się obiera te rzeczy, to prędzej wygląda tak, jakby się dokładało do niej kolejne i kolejne jakby warstwy, albo nie wiem, to nie jest linia, to na pewno nie jest linia, to nie jest jakby proste. To we wszystkich kierunkach idzie. To nazwijmy to równoległą rzeczywistością na przykład, tak? Czy jest możliwość właśnie, żeby przeskoczyć do takiej równoległej rzeczywistości, gdzie na przykład, która rezonuje z naszym życiem i jakby przechodzi tak, przez jakieś lepsze... To nie jest przeskok, to nie jest nawet przejście nigdzie obok. To jest bycie cały czas w tym samym jakby miejscu, tu gdzie jestem, tylko po prostu zmieniają się wokół mnie, jakby ja inaczej zaczynam to postrzegać na inny sposób, ale to wcześniej cały czas było i ja cały czas tutaj byłam. Ja nigdzie nie idę dalej, ja po prostu jestem ciągle tutaj, tylko po prostu jakby widzę to na inny sposób, a nie, że przechodzę przez jakąś bramę i nagle dostaję się do innego świata. Nie. Czyli po prostu w określonym życiu, w określonej rzeczywistości mamy określone możliwości i możemy z nich dowoli korzystać. Dowoli, tak, nieskończenie wiele i na wszystkie strony. To może się tak naprawdę wszystko, nie? To... I tu nie trzeba przechodzić przez żadne właśnie, przeskakiwać nigdzie, ani też wstępować nigdzie, ani nie wiem, wracać czy coś. No, ja ci zadam takie pytanie, bo dostałam wiele na przykład pytań od innych ludzi, naprawdę, naprawdę sporo odnośnie linii czasowych, bo tych teorii krąży jednak w internecie sporo. I też wiele ludzi na przykład pracuje z medytacjami i tak dalej. Są hipnozą regresyjną, też jest sporo. Też sporo ludzi miałam właśnie, gdzie mieli jakieś wizje na przykład, albo widzieli jakieś sceny, gdzie na przykład są w danym miejscu, tak wygląda ich życie, czyli są w danym miejscu, pracują w tym miejscu, są z daną osobą, a na przykład, i to jest bardzo im znane, tak, że to czują, że to jest ich, a na przykład w tej rzeczywistości, w której są, mają inne życie, w innym miejscu mieszkają, innego partnera mają na przykład, tak, więc to było takie wyjaśnienie, że to się wydarza na jakiejś tam innej linii czasowej na przykład, tak, to czego doświadczyli na chwilę, albo na przykład taki był plan ich duszy, a plan duszy się zmienił na przykład i teraz przeskoczyli na inną to linię czasową, gdzie na przykład już jest inne rozwiązanie, tak? A co się stało z ich ciałami wtedy? Nie, to jakby przeskakuje świadomość. Jakby zmieniamy przebieg po prostu wydarzeń, jakby, no ja też tego nie potrafię logicznie wyjaśnić, bo to są po prostu pytania, które jakby, no do tego właśnie prowadzę tą sesję, tak, żebyś nam trochę wyjaśniła i ty i reszta telepatów, jak to wygląda, bo są takie teorie właśnie, że zmieniamy swoje wibracje, zaczynamy kreować inną rzeczywistość, tak, że chcemy, żeby takie było rozwiązanie i na przykład
że jak tylko będziemy sobie no tak wizualizować, to tak się wydarzy na przykład, tak, że będziemy na innej linii czasowej. Albo tak samo w hipnozie regresyjnej, na przykład u Kalu, to jest bardzo takie, bardzo często się zdarza, na przykład, że pracujemy z przeszłości, tak, zmieniamy coś i tak jak nam instruktorka tłumaczy, że po prostu kiedy coś zmieniamy, to przeskakujemy na inną linię czasową i wtedy już to się nie wydarza, tak, więc dlatego pytam, czy jest taka możliwość, czy to jest w ogóle realne, jak to się odbywa. No, jakby cały czas od początku, jak o tym mówimy, ja czuję, że słowo oszustwo mi przychodzi do głowy. Ja nie wiem. Może to jest po prostu jakaś teoria, której potrzebuje nasz umysł, żeby coś tam wyjaśnić, tak? Więc prędzej, okay, więc tak. Po prostu sprawdźmy, jak to wygląda w rzeczywistości po prostu. Czy... Czyli tak jak mówiłaś wcześniej, że po prostu to jest w obrębie tego naszego życia i mamy takie i takie możliwości, możemy sobie z nich korzystać, tak? Że to nie ma czegoś takiego, że przenosimy się na jakąś inną przestrzeń. Czy to w formie, bo nie mówię tak, że ciało się przenosi, tak? Tylko bardziej właśnie o ciało subtelne chodzi. Ciało subtelne sobie może, co chce. Ono jakby, tak samo jak i dusza, nie potrzebują takich rzeczy wcale. Jakby alternatywnych, bo to... Ale jest coś takiego, że może na przykład to ciało subtelne istnieć w kilku miejscach jednocześnie. Czy nie ma czegoś takiego? To jest uproszczenie znów. To jest znów uproszczenie, dlatego że to nasza głowa potrzebuje miejsca i czasu, żeby o czymś móc w ogóle mówić. Przy czym jakby ciało subtelne, dusza nie mają swojego miejsca jako takiego, ani też nie podlegają temu czasowi, tak? O tyle czasowi, że doświadczenia, których jakby doświadcza dusza, odbywają się w czasie i potrzebują czasu i przestrzeni oraz materii do tego, żeby nabyć tych doświadczeń. Natomiast dusza sama w sobie nie, jakby nie podlega temu wszystkiemu, tak? O tyle podlega, kiedy doświadcza, w sensie fizycznym doświadcza. I tak jak mówisz, czy dusza może być w kilku miejscach naraz? Owszem, może. W kilku czasach naraz? Owszem, może i ona jest jednocześnie. We wszystkich wtedy, we wszystkich teraz i we wszystkich przyszłych. Ale to nie dzieje się tak, jak sobie człowiek mógłby to wyobrazić, że jednocześnie prowadzi kilka różnych żyć, albo może jakby żyć na różne sposoby jednocześnie. No to nie jest w ten sposób, bo to jest znów uproszczenie i sprowadzanie jakby stanu swojego duszy do tego, jakim jest moje ego aktualnie, a moje ego jest właśnie tym, kim jestem dziś, że mam dwie ręce, dwie nogi, jestem kobietą, mam tyle lat, robię to i tamto i wybrałam, takie były moje wybory życiowe, które doprowadziły mnie do tutaj, do tego momentu, gdzie jestem tu i teraz. Tak? Ale to jest tylko moje ego i to jest tylko to, co się dzieje w tym konkretnym wycinku czasu i przestrzeni aktualnie, a moja dusza jest we wszystkich moich życiach zawsze, tak? Więc kiedy mówimy o tych liniach czasowych, to jest totalne uproszczenie i to jest sprowadzenie jakby duszy do... No, głupie, to jest strasznie. Do tego, że jakby, że moja dusza to jest tym ja tu i teraz, nie? Mhm.
No. Okej, okay, czy mamy wgląd świadomy w to, co dzieje się w innych przestrzeniach, tam gdzie znajduje się, na które również istnieje nasza dusza? I czy one w jakiś sposób wpływają na to, co się dzieje w naszej obecnej rzeczywistości? Tak, no. Mamy dostęp oczywiście do źródła, którym też jesteśmy, więc tak jakby jednocześnie mamy dostęp do wszystkiego, ale próba manipulacji tym z poziomu właśnie tego wyższego, no to jest takie troszeczkę no śmieszne. Okay. To jest tak jakby takie wyższe ja sobie siedział i tak, no dobra, dobra. No co chcesz zmienić, to se zmień, no dobra, nie? A później jeszcze myśl sobie, że masz na to wszystko wpływ. Ale se zrobiłeś fajnie, brawo. Wykreowałeś sobie rzeczywistość, o. No. No, 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 dobre, dobre, no. Masz rację. No tak, bo to jest, no bo to z poziomu umysłu próbujemy to wytłumaczyć teraz, więc dlatego są takie pytania, jak nie inne. Okej. No to mam jeszcze kolejne pytanie, o czym się mówi bardzo dużo w internecie również. Bo ja zrobiłam sobie taki research troszeczkę, poczytałam w internecie, bo pytań miałam naprawdę sporo o te linie czasowe i sama miałam różne dziwne doświadczenia, które chciałam wyjaśnić. No i jest taka teoria też, że linie na przykład, no ja się pytam, teraz zapytam się ciebie, czy te linie mogą się przecinać? Linie, znowu linie, tak? Znowu mi powie, że nie ma czegoś takiego jak linie, no ale... Czy mogą się przecinać, łączyć ponownie, tak, czy jakieś części nasze dwie tego ciała subtelnego, czy mogą się łączyć ponownie? Nieraz są też takie teorie, w internecie znalazłam i kilka osób już o to pytało, że w niektórych miejscach czy momentach tworzą się wręcz jakieś portale, które pomagają nam się przedostać na jakąś inną, nie czasową, czy do innej rzeczywistości. No i ojejku, dlaczego? Ale dlaczego? Ktoś takie rzeczy wymyśla? Po to są sesje badawcze, żeby to podważać lub po prostu akceptować. Dlatego pytamy i pytamy kilku osób i później porównujemy odpowiedzi. Każdy z innego poziomu świadomości inaczej odpowie zawsze. Nie, jakby, przepraszam, bo może muszę, to też źle, to jakby co komu pomaga, tak? Jeżeli komuś pomaga takie myślenie, że są portale, że można się gdzieś tam przedostawać właśnie w taki sposób, wizualizuje sobie w ten sposób i to mu w rzeczywistości pomaga, jak najbardziej. Bardziej to pewnie, ale ja tego wcale nie czuję w ten sposób. To jest jakby jeden ze sposobów na to, żeby radzić sobie z rzeczywistością tu i teraz. I już. No i to jest jeden ze sposobów wyjaśnienia świata, w jaki sposób świat działa na przykład. Przyszło mi wcześniej już też słowo déjà vu, bo to też na pewno się gdzieś pewnie tam przejawiało, to mi się też skojarzyło właśnie takie déjà vu, że o, ja już byłam w tej sytuacji, to już się kiedyś wydarzyło, wiem, co się wydarzy, a tu dzieje się coś innego. Mnie się tak często przytrafiało, że ja już jestem tu, aha, ja już tu byłam kiedyś, kurczę, ja znam to miejsce, ale w rzeczywistości wiem, że nigdy nie byłam w tym miejscu, nie? I myślę sobie, o kurczę, zaraz się to wydarzy, a to się nie wydarza. I to jest takie jakby takie dziwne, ja to rozumiem, ja wiem, ja też miałam takie sytuacje i podobnie ze snami, tak? Sny też się przytrafiają takie, które człowiek się budzi i myśli sobie, kurde, przecież to się działo naprawdę, no tak, tak. Działo się naprawdę. Tam nas dusza zabrała na jakąś wycieczkę, żebyśmy coś sobie zobaczyli, nie? I ja sobie to mogę wytłumaczyć w ten sposób, aha, to ja miałam to przeżyć po to, żeby poczuć, jak to jest, na przykład, nie?
I później sobie coś do tego jakby dokładam, ale to znowu, tak jak powiedziałaś, to jest jakby sposób wyjaśnienia sobie, jak rzeczywistość wygląda, jak to wszystko działa, po to, żeby sobie jakoś pomóc, czy żeby sobie ułatwić jakoś życie, czy coś, nie? Także tak, no, ale po co sobie komplikować jakby te rzeczy, portale wymyślać, przecinające się linie, a wiesz co, kiedyś była taka gra, ja w przedszkolu w nią grałam, Ziemniak się nazywała i rysowało się kropki i trzeba było kreski rysować i tak, żeby później przez jakieś kreski się nie łączyły ze sobą, bo wtedy się Ziemniak robił. Była taka głupia gra na kartce, no. To mi się właśnie te linie czasowe z tą grą Ziemniaka skojarzyły naprawdę z przedszkola. No. Okej. No to tak. No dobrze, czyli po prostu nie wiem, szukamy prawdy. Jaka jest prawda o tych różnych. To O też tym jest prawda. naszym istnieniu właśnie w różnych miejscach jednocześnie. Tak, no to też jest prawda, w jakimś sensie to też jest prawda. Ale to jakby nie ma wpływu na nasze tu i teraz życie, tak? Znaczy może i ma, jeżeli chcemy, żeby miało, tak? Jeżeli wyobrażamy sobie, że na innej linii czasowej byłoby nam lepiej i świadomie prowadzimy sobie drugie życie, to jakby znaczy, że chyba coś jest nie tak z tym na tej tutaj linii czasowej, tak? Że jakby należy zwrócić się ku sobie, ku swojemu środkowi, ku środku tej jakby linii, która zakładam przebiega przez środek też naszego jakby ciała i zobaczyć sobie, co tutaj się dzieje i to sprawia, że ja uciekam stąd. I że chcę przechodzić przez różnego typu portale, że myślę sobie, że to obrazuje sobie to w ten sposób, tak? Nad tym trzeba się zastanowić bardziej, aniżeli nad tym, jak to jest na innych tych liniach czasowych, nie? Wrócić do siebie po prostu, wrócić tak. do siebie, do swojego środka, a nie rozglądać się dookoła, gdzie tam co fruwa sobie jeszcze, albo otwierać sobie tam drzwi do mojego świata alternatywnego, nie? No, ja też po części się z tym zgadzam, bo można sobie kreować wszystko to, co się chce, nawet nie mając takiej wiedzy, że istnieją jakieś tam alternatywne światy, tak? Oczywiście, tak, tak. Też takie trochę odbieganie, tak jak mówisz, nie? Że takie operowanie z poczucia braku, że tutaj jest nam tak. źle, a gdzieś byłoby nam lepiej, więc jak tam tak. przeskoczyć, tak? Więc takie odbieganie Tak. od tu i teraz, więc... A co z tymi światami, gdzie cierpię? A co z tymi światami, liniami czasowymi, gdzie jestem chora? Gdzie dzieci mi umierają, gdzie jestem samotna, nie wiem, głodna, mieszkam w innym kraju, zrobię coś innego, no kurczę, tych możliwości jest naprawdę nieskończenie wiele, więc dlaczego akurat te, które nam się wydają przyjemne możliwości? Co z tymi nieprzyjemnymi? Ale mówisz o możliwościach, ale czy to się rzeczywiście odbywa? Jak to jest? No Może właśnie, czy to się jaka jest rzeczywiście prawda? odbywa? No właśnie. Sprawdź teraz możesz, czy to się rzeczywiście odbywa. Ja mam odpowiedź taką, że nie w tym sensie. A w jakim To mi sensie? przychodzi, że nie w tym sensie. W tym sensie, że w tym sensie czasowym odbyło się już. Jeżeli aktualnie się nie odbywa, to znaczy, że już się odbyło albo się dopiero odbędzie. W tym rozumieniu moim, jak ja to rozumiem, to są wszystkie rzeczy, które dusza przeżywała i będzie przeżywała. A w równoległych na przykład światach. Ja siebie nie widzę w równoległych światach. Okej.
Nie, bo całe moje jakby wszystko jest zawsze skupione na tym, co jest tutaj, na tym się chcę skupiać. Jakby jeżeli są jakieś inne światy i jakaś inna ja się skupia na mnie tu i teraz, no to fajnie. Ale nie, ja siebie nie widzę w innych światach. Siebie widzę tu i teraz na potrzeby tej rozmowy, natomiast bardziej szeroko. Widzę siebie wszędzie i zawsze nieskończenie. Jako część jednej wielkiej po prostu całości. Okej. No dobrze. Jeszcze znalazłam w internecie takie zwroty jak linia światła albo linia źródłowa. Co postrzegasz na ten temat? To ten taki promyczek. Wiesz, kogo zobaczyłam? Zobaczyłam Jezusa Chrystusa z tym sercem i te linie takie, które od Niego wychodzą, takie obrazki takie były święte. To taka właśnie jest stróżka światła. Taka linia światła mi się właśnie widzi. Ale to też znów jest przez to, że my przez oczy patrzymy, a oczy w ten sposób widzą. Nie. No jest taka teoria, że jest to linia czasowa znowu, którą żyjemy bez dualizmu, a mamy dążyć w tej rzeczywistości do połączenia wszystkich tych naszych egzystencji na innych liniach czasowych, tak, aby stworzyć jedną, najbardziej optymalną, zgodną właśnie z jakimś boskim prowadzeniem, z tą boską jakby drogą. No i proszę bardzo, no jesteśmy w domu. No, to u mnie się już połączyło. No właśnie moje takie pytanie było, wiesz, taki przez myśl przeszło, czy, bo ty masz takie doświadczenia, tak, czy... A spójrz z szerszej perspektywy, jak to wygląda u innych osób, bo może być tak na przykład, że nie każde ciało subtelne, nie każda dusza możliwe, że się zgadza na coś takiego, na doświadczanie siebie w tylu różnych, jak to, spójrz na to, nie wiem, tak czysto... Rozszczepienie też. Tak, no takie rozszczepienie właśnie. Widzę takie rozszczepienie, rozpadnięcie się na kawałki. Rozpadnięcie się na kawałki, ale tak, ja wiem już, widzę to tak, w takim sensie, że taka dusza, która jest właśnie poturbowana, rozpadnięta ze względu na różne czynniki, często nawet w tym życiu, które się wydarzyły, rzeczy, ta dusza się rozszczepia w jakimś sensie i ucieka na różne strony i nie łapie tego centrum, nie łapie tego środka, szuka różnych rzeczy. Jedną swoją częścią szuka tu, drugą tam, trzecią tam i tam. I właśnie dochodzi do takiego rozszczepienia i dopóki nie dojdzie do... O, ty mówisz o tym czasem, do unii w sobie właśnie. Dopóki te wszystkie kawałki się nie pozbierają i nie złączą w jedną część, to właśnie są takie linie czasowe różne, to różne jakieś takie... przychodzą różne jakby alternatywy, różne sposoby, co by tu zrobić, jakby sobie pomóc, jakby sobie uleczyć siebie i tak dalej. I rzeczywiście to istnieje, tak? I te rzeczy pomagają, bo jeżeli ja sobie wymyślę, że to akurat jest teraz moja droga i to mi pomoże w tym, żeby przejść, znowu to jest to słowo, przejść, nie? Gdzieś tam przez inny portal albo do nowego czegoś, albo to właśnie często są takie słowa właśnie przejście, jakieś, nie wiem, uniesienie, wzniesienie, to ma takie różne właśnie, takie właśnie jakaś metamorfoza na przykład czy coś, ale w efekcie to jest tak jakby zbieranie kawałeczków w kupę, jakby takie jak mówisz o tych liniach, dobra, w tej linii czasowej jest tak, to ja teraz sobie ją scalę do tej mojej aktualnej linii czasowej, w której jestem najbardziej. I te wszystkie rzeczy, one się muszą poscalać, ale one muszą się spotkać gdzieś w środku
I nawet zobaczyłam, Jezus, ja to widzę, mam taką wizualizację, jak jest czakra serca po środku i tak jakby wokół były różne takie właśnie linie odchodzące od tej czakry serca. O, tak jak właśnie u Chrystusa to tak było, nawet to Chrystusowe serce tak wyglądało na niektórych obrazkach, że wychodzą takie złote jakby paski, takie linie. I to chodzi o to, żeby te linie z powrotem weszły sobie do serca i się wsysnęły do środka i żeby to się stało po prostu jedno, bo to wszystko ma być jedno. Nie, to jak już to tłumaczyć w taki właśnie sposób linearno-geometryczno-materialny właśnie, nie? To ja to widzę w ten sposób, właśnie takie jedno wielkie serce i wszystko wracające z powrotem do środka, zasklepiające się w środku i po prostu pozostające jedno. A to wszystko to są manowce takie, to są manowce, gdzieś czasem sobie musimy tam pójść po to, żeby zobaczyć, jak tam jest, okej, nie podoba mi się tam, albo dobra, tam już zobaczyłam, to teraz sobie wrócę z powrotem i pójdę później znowu gdzie indziej, a później znowu wrócę. I jakby zawsze jest ten element powrotu. Zawsze jest ten element powrotu do tego właściwego siebie, do tej właściwej jakby istoty siebie, nie? To zawsze gdzieś tam, zawsze ta iskierka zostaje w tym świecie, a nie w jakimś innym. Mnie to nie interesuje, czy ja tak naprawdę istnieję w jakichś światach alternatywnych. Nie mam potrzeby, żeby patrzeć w ogóle na to. Totalnie. Nie wiem, jakby. Jakie to ma znaczenie, czy gdybym wybrała inaczej, to byłoby inaczej. No dobra, no to by było inaczej, ale jest tak, jak jest. I tak jest fajnie, i to jest super, i o to chodzi, żeby tu było super, a nie na jakiejś innej linii czasowej. Okej, okay, no. Rozumiem. No dobrze, to jeszcze padło takie pytanie o zbiorowe linie czasowe albo globalne linie czasowe, na przykład obejmujące całą planetę, na którą mają wpływ globalne energie, myśli zbiorowe, czyny zbiorowe, tak, że możemy zmienić tak jakby przebieg czy historię Ziemi, czy tak samo stworzyć jakąś nową linię czasową, w której na przykład będzie trzecia wojna światowa. Ale to nie ma nic wspólnego z tymi liniami czasowymi tak naprawdę, tylko to ma związek z taką wspólną jakby świadomością, ze świadomością kolektywną, która wynika z tego, że jesteśmy wszyscy jednym i po prostu od jednostek, które się wyodrębniły jako no już jednostki, tak, mające ciało i odrębne jakby dusze, czy ten. I to właściwie zależy od tych wibracji, jak jednostki sobie żyją, tak, więc w zależności od tego, jakie są wibracje ludzi, tak, no to tak właśnie to wpływa na zmiany na Ziemi, ale to nie ma nic do rzeczy z liniami czasowymi tak naprawdę. Okej. Rozumiem, dla mnie logiczne wszystko. Okej, to powiedz mi, już skończyły się moje pytania. Czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć odnośnie tego tematu, odnośnie linii czasowych, odnośnie alternatywnych światów, czy może o coś powinnam zapytać, o co nie zapytałam, albo coś powinniśmy wiedzieć jeszcze, powinni wiedzieć ci ludzie, do których dotrze ten filmik, to nagranie. Żeby nie mylić tych linii czasowych ze światami alternatywnymi, bo to są dwie zupełnie inne rzeczy. Alternatywne światy to jest po prostu temat rzeka, który no na pewno temat na zupełnie inne spotkanie niż to, natomiast te linie czasowe jakoś nie grają ze mną i znów nie ma potrzeby tworzyć bytów ponad potrzebę.
Jakby rozum ludzki potrzebuje tego. Właśnie ta nasza nakładka, ego nakładka, potrzebuje takich rzeczy, potrzebuje tych właśnie wyjaśnień, jakby nie wiem, tworzyć sobie to wszystko, ale to jest niepotrzebne. No, linia czasowa, jeżeli już ma być, to ważne, żeby była tu i teraz. Silne połączenie z tu i teraz i to wystarczy. Tam już nie trzeba żadnych linii czasowych do tego. Może właśnie to jest też, no tak ciągle mi takie słowo przychodzi, właśnie uciekanie od tu i teraz. Tak, jak najbardziej. To jest jak najbardziej to. To jest jak najbardziej uciekanie do tego, kurczę, no, jakbym zrobiła tak, może by było tak. No, także jeszcze też zwróć na to uwagę, że nie mów, tak jak ci wspomniałam, to są raczej pozytywne albo przyjemne przynajmniej sytuacje. Nie powiedziałaś wcześniej, ani też jakby, nawet ja jak sobie to wyobrażę, to też nie wyobrażam sobie sytuacji negatywnych. Nieprzyjemnych jakichś, nie? Nawet jak mi pierwsze, co to powiedziałaś, to jakieś alternatywne różne sytuacje, ale nie negatywne, o, nie nieprzyjemne. Dlaczego? No skąd się to bierze, no? Jeżeli uciekamy, to nie uciekamy tam, gdzie jest źle, tylko tam, gdzie jest dobrze. To znaczy jest też taka teoria, że na przykład jak mamy dużo w sobie strachu i tak dalej, no to jakby przechodzimy na te gorsze linie czasowe, gdzie nam się źle ciągle coś tam dzieje, tak? Więc... Ale to nie ma nic wspólnego z liniami czasowymi tak naprawdę. To jest związane z naszym poziomem wibracyjnym. To jest to, że jeżeli mam się wibracyjnie źle, to przez moje oczy ja widzę tylko to, co jest złe. Nie mam prawa widzieć tego, co jest fajne. Bo po prostu taką mam, tak to jest. Jeżeli jestem na wysokiej wibracji, to ja naprawdę widzę tylko wysokowibracyjne rzeczy. I wszystko to, co jest niskowibracyjne, też widzę, ale nie zauważam. Więc to jakby nie ma znaczenia, czy ta linia czasowa. No tak, okej, rozumiem. Tylko po prostu kreujemy swoją rzeczywistość w zależności od swoich wibracji. Tak. Ono nam się prezentuje, manifestuje się na taki sposób. Okej. Manifestuje się na... A jak se dusza zdecydowała, że chce sobie żyć jednocześnie, w dwóch światach naraz, to sobie pewnie żyje. I jeśli czasem chce dać o tym znać, to czasem daje, tak? Na różne sposoby, ale na pewno nie na sposób taki, żeby nam zaszkodzić, tylko właśnie wręcz przeciwnie, żeby pomóc. Okej, no dobrze, to ja nie mam więcej pytań. Dziękuję ci bardzo za fajną sesję. Dzięki bardzo. No, dziękuję, ciekawie było.